Ładnie balans, ładnie, ładnie, dobrze, dobrze. Nogi. Bolą nogi? No. No widzisz? No to teraz trochę na siedząco sobie pojeździ, żebyś odpoczął. Ale fajnie, nie? Dużo się uczy taką jazdą, nie? No. Więcej ruchu mają nogi, bo ciągle stoją. Ciągle stoją i manewrują na pegach, nie? To są podnóżki. Super. Bardziej manewrują niż. No, bardziej manewrują niż stoją. A ty na oponie. A ja na oponie. Siema, siema. Od początku jazdy na motocyklu trzeba się uczyć na stojąco. Właśnie dzisiaj Kuba się przekonał do jazdy na stojąco. Staram się mu dopasować i dopracować pozycję. Na MRF-ie jest to trudne, dlatego że kopka po prostu mocno odstaje. Na 80 zwłaszcza. Ale już widzę, że opanowuje to. Zakręty też na stojąco wolniej robi, z balansem. No, wszystko mu się udaje. Przekonał się do jazdy stojącej. Balansuje na podnóżkach. O, pięknie, pięknie. Także bardzo zadowolony jestem z Kuby. No, widać to po prostu. No, on też jest zadowolony. Jazda na stojąco, to jest podstawa. Nie siadamy, nie siadamy na motocyklu. Ja wiem, no mi się tam zdarza siadać, nie? Ale to ze zmęczenia. Pięknie! No fajnie sobie po prostu balansuje na pegach. Dosłownie, powiedziałem mu przed chwilą, co ma robić. No teraz usiadł, bo go górka wybiła. O, cały czas się uczy, bo go motocykl wyciąga, ciągnie go do tyłu, staraj się go trzymać kolanami. No, fajny treningowy dzisiaj dzień jest. Sam naprawiłem MRF-ę, ten napęd poprawiłem, koło zrobiłem. Ale tak czy tak, oj, pięknie! Super! Kilka słów do mikrofonu, chodź, powiedz, jak to się jechało. No parę kółek zrobił już na stojąco. Bardzo mu się to zaczęło podobać, bo to jest wtedy panowanie nad motocyklem. Opowiedz, powiedz. Dobrze. Jak się je lepiej jeździ, na stojąco czy na siedząco? Na stojąco. No, balans na pegach, fajnie wyczułeś. Tak. No. I naprawdę możesz zwolnić, sobie trochę pobalansować, no. Nie przewrócisz się. No. No. I jak gazu dodajesz, to cię ściąga do tyłu, a ty musisz pamiętać, żeby trzymać go kolanami. No. I wtedy masz pełną kontrolę nad motocyklem. Tak samo hamowanie, nie? Hamowanie, jak chcesz przyhamować jednym i drugim hamulcem, to odsuwasz się tak na wyprostowanych nogach do tyłu. Tyłek do tyłu. Zmęczyłeś się, czy nie? No. Na stojąco trochę męczy, nie? No. W poniedziałek to razem tu pojeździmy, wiesz? Ja też na stojąco. Będę miał już mojego Chińczyka. No. Super, nie? A na kładzie mi się zdaje, że lepiej będzie się chyba jeździło. O. No zobaczymy. Jak dasz radę, nie? A co? Trenujesz? To lecimy, kółka. Nagrywam jeszcze. Leć. A ile ty nagrywasz? No. Całe to, co ja? No, nie, inne filmy. Ja inne filmy nagrywam. Ale nie o to chodzi, tyle ile ja jeździłem, nagrywam? Nie, nie. Tylko jeździe na stojąco. Rozgrzewki nie kręciłem. Ale nie, jak ja zaczynałem, to ty już nagrywałeś o tam, o tym, co teraz? Teraz o tym dopiero. O jeździe na stojąco i o balansie, o skręcaniu na pegach, balansie, o trzymaniu kolanami motocykl. No. I będzie odcinek Kuba jazda na stojąco. Jazda trialowa na MRF-ie. Ja bym sobie odcinek zrobił, bo trochę mi się
No dobra, idziemy się na tym. Ale w jedno kółko zrobi. Dobra, dobra. To co powiesz widzom? Nara? No, nara. No, ale moim widzom. No, a nara widzom, no, no, no. Dziadkowi. No to rób kółko. To nara, hejos. Jeszcze jedno kółko Kuboka i kończymy. I nawet, o, i przyspiesza. O, o, ładnie wybalansował. Można? Można. Będzie inny motocykl, to jeszcze lepiej będzie mu to wszystko szło. No nara, hejos. Czekajcie na odcinki we wtorek, będą ciekawe odcinki, wlecą. Oczywiście ze mną i z Kubą będziemy testować no takie sprzęty, których jeszcze na kanale nie było. Nara, hejos.